Wzrost zakażeń, większa liczba wykonywanych testów, przepełnione szpitale i rosnąca liczba zgonów, ale też coraz bardziej widoczny opór wobec rygorów sanitarnych. Administracja publiczna i policja dostały uprawnienia, by karać łamiących obostrzenia. A z drugiej strony w wielu miastach Polski manifestowano sprzeciw wobec narzucanej przez WHO strategii walki z pandemią. Źródła nieufności tak licznej grupy Polaków wobec oficjalnej narracji Ministerstwa Zdrowia. Demonstranci domagają się rzetelnej debaty nad skutecznością wprowadzanych obostrzeń. Czy na ołtarzu zdrowotnego bezpieczeństwa powinniśmy złożyć nasze prawa obywatelskie i wolności? Ograniczenia w dostępie lekarzy do chorych cierpiących na inne dolegliwości niż COVID-19 nie okażą się bardziej tragiczne niż koronawirus. W programie też rozmowa z księdzem profesorem Dariuszem Oko o skandalach obyczajowych, których sprawcami są duchowni homoseksualiści. Czy doniesienia o nadużyciach i ich tuszowaniu to seria rozproszonych incydentów, czy raczej szersze, systemowe zjawisko? Na czym polega niezdolność hierarchów do ograniczenia wpływów homoseksualnego lobby w łonie polskiego kościoła? O książce Lawendowa mafia z papieżem i biskupami przeciw homoherezji z pewnością warto rozmawiać. Zaczynamy! Ale najpierw rozmawiamy o pandemii i skutkach. W naszym studiu radiowie jest Dariusz Konkol, reprezentujący spółdzielcze Radio Wnet. Człowiek, który świeżo wykaraskał się po przebytym zakażeniu, przebytej chorobie. Jest z nami również pan profesor Robert Gil z Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa MSWiA w Warszawie. Witam pana profesora, ale najpierw z Darkiem. Darku, jak był ten moment, czy jesteś w stanie zlokalizować ten moment, w którym mówisz, o cholera, dopadł mnie ten koronawirus? Witam państwa bardzo serdecznie. Tak, jestem w stanie, pamiętam ten moment, dlatego że jestem ultramaratończykiem, biegaczem, no więc pomimo 55 lat staram się żyć trzeźwo, bez papierosów, jestem dość zdrowy, tak jest. Od kilku lat nie chorowałem, więc mogłem wykryć u siebie taką ciekawostkę podczas, to było dokładnie 13 września, oby mnie pomylił, niedziela, długie wybieganie 25-kilometrowe, 12 kilometrów, bardzo dobrze idzie. Potem zacząłem siadać, jak to się mówi. Metoda Galloway'a polega na tym, że idę, biegnę, no jest kłopot. Myślę sobie, no ale bywa czasami takie załamanie. Czyli co, oddech, tak? No w ogóle, wiesz, najpierw rozpoznałem u siebie coś takiego, czego nie miałem od miesiąca, powiedzmy, bo trenuję. Co prawda nie jestem jeszcze w formie, bo dochodzę do jakiejś tam formy, ale tak nigdy nie było. I już w poniedziałek w pracy czułem się osłabiony, ale bez temperatury. Wieczorem 37,7, telefon do szefa. Słuchaj, no nie dam rady, znajdźcie kogoś na poranek, na zastępstwo. O 6 rano się zaczyna, nie jest to takie łatwe. No więc trzeba było działać dość szybko. Co jest? No, mówię, no chyba jakieś przeziębienie złapałem, zobaczymy. Ale mając na uwadze to, co się dzieje z pandemią, myślę sobie, nie można wykluczyć tego, więc nie będę zarażał ludzi, prawda? Zresztą dojeżdżam do pracy, maska i tak dalej, trzymam ten dystans społeczny. Rygory zachowuję. Tak, pierwsza... No dobra, ale powiedz mi, czy któryś z tych klasycznych, czy tak zwanych objawów, o których się mówi, utrata smaku, utrata węchu, kaszel, duszności i tak dalej. No właśnie nie. I tu jest ten problem. Czyli nie miałeś, nie kaszlałeś. Kłopot ze mną, ja to potraktowałem jako bardzo poważne przeziębienie. Po 3 dniach 37 dostałem 39-38. Kiedy myślałem, że już wyjdę do domu, okazuje się, że ta temperatura mocno wzrosła. Nic, zero bóli. Nie miałem kaszlu, nie miałem bóli w kratce piersiowej, nigdzie, dosłownie. Tylko wysoka temperatura. Po 4-5 dniach to mnie już tak zmęczyło, że mówię, no działam. Trzeba, normalny człowiek w tym momencie musi gdzieś uderzyć do lekarza, no bo coś się ze mną dzieje. Jest jakiś poważny stan zapalny, to nie chcę przejść. Metodą babciną, czyli czosnkiem i innymi historiami, to nie da rady zrzucić. To nie działa. Jestem zarejestrowany w prywatnej firmie klinicznej. Telefon, wywiad. Pani pyta, co? No mówię, jest wysoka
temperatura, ale coś jeszcze, co? Ja mówię, no nie, no to wie pan co, no ja może antybiotyk pani przepiszę, bo wtedy prawdopodobnie mi to przejdzie, będzie łatwiej. Ja nie mogę panu przepisać antybiotyku, bo prawdopodobnie może pan mieć koronawirusa, a jeżeli jest koronawirus, to pana tylko osłabi, pan się, ja się na tym nie znam. Będzie podatny na tak, tak, ale myślę sobie, oho, mamy napięcie potężne. No to co mam zrobić? Proszę się zgłosić do lekarza pierwszej, tak? Pierwszego kontaktu. Tak, bo, albo prywatnie. Prywatnie to kosztuje 470 zł. Test. Tak, ale żona mówi, słuchaj, no przecież przestań. Zrobić sobie, nie, ale może na raz spróbować, jeżeli to ma pomóc. Ale jeżeli tych testów będą 4-5, to przecież nie wyjdziemy z dołka finansowego za chwilę i nie wiadomo w ogóle, o co tu chodzi. Więc dobrze, dzwonię dobrze, ale oficjalnymi kanałami próbowałeś robić? Oficjalnie? Oficjalnie tak. I co? Przyznam się szczerze, spróbowałem raz, drugi, nie chcą ze mną rozmawiać. Ale mam koleżankę, dzwonisz, Dorota, proszę, to mogę powiedzieć, koleżanka Dorota, która jest też w prywatnej firmie i też ma pod kilku lekarzy obsługuje, którzy jej mogli poradzić. Ja powiedziałem, co się dzieje, że tylko temperatura. Oni powiedzieli, słuchaj, nie ma szans. Ja mu nie przepiszę mu testu na koronawirusa, no bo on nie spełnia czterech podstawowych kryteriów. I oni mieli rację, bo ja miałem węki smak cały czas. No nie było problemu. No dobra. I co się dalej dzieje? No i dzieje się dalej taka sytuacja, że już jestem zniszczony tą temperaturą. Powiem tylko tak, trochę wyskoczę do przodu, że przez 2 tygodnie straciłem 5 kilogramów. Więc bardzo dużo. Ktoś powie, że to jest odwodnienie możliwe. No dawaj puentę. I no co? To... Puenta jest taka, że ja walcząc o siebie w końcu trafiłem na Łukasza, takiego człowieka w Piasecznie, który jest ratownikiem i sanitariuszem. On się, jak mnie zobaczył, to się mną od razu zaopiekował. Załatwił ten test w sensie takim, że powiedział, ja się tego nie boję, żeby były 4. Okay. Prawda, te warunki, które administracyjnie system wymyślił. Ja ci to zrobię. Zrobił mi ten test. Okazało się, że mam tak zwany niejednoznaczny. Żona miała rację. 470 zł. Tak? Tak, to jest co prawda w ramach NFZ-u, bo to jest wszystko. Tak. Robimy drugi. W drugim się okazało, masz plus. Czyli jesteś zawirusowany. Człowiek był niesamowity. Tu chwalę, bo to nie chodzi o system. I co dalej z tobą się dzieje? No dzieje się ze mną coś takiego, że on patrząc na mnie mówi, słuchaj, zaczekamy na ten drugi test, bo pojechałem na... Ale kładziesz się w domu? Nie, nie, słuchaj, jeszcze przy tym teście. On mnie bierze i mówi, ratujemy cię, stary, bo ty lecisz przez ręce. Dał mi kroplówkę, zrobił mi prześwietlenie płuc. To wszystko za zgodą ordynatora, oczywiście, i lekarza. Dzieje się to w szpitalu jednoimiennym? To się dzieje w szpitalu wszystko. Jestem na izbie i przy tym wszystkim stwierdził, że nie mam bardzo dużych zmian w płucach, czyli, ale mówi, widać koronawirusa. On się na tym znał, bo robił tych prześwietleń dużo. I kiedy wracasz do domu? No i wracam tego samego dnia. Nie zostawili mnie w szpitalu, dlatego że nie spełniałem. Ile w domu leżałeś? W domu leżałem 3 tygodnie. Tak naprawdę jestem po koronawirusie tydzień czasu. Czyli nie zarażasz już? Nie, nie zarażam. I dzisiaj u nas w radiu... Nie musimy zachować dystansu społecznego. Nie musimy. Aha. Lekarz, bardzo poważny lekarz z medycyny powiedział, że w ciągu 5 miesięcy też nie złapię. A kiedy wracasz do formy, do biegania, do treningu? No próbowałem, szczerze mówiąc. A na razie słabo. Ale jest bardzo słabo. Zdrowia życzę, Darku. Tak, dziękuję serdecznie. Bardzo. To pewnie jedna z wielu historii niejednoznacznych, no, które pokazują, że wirus naprawdę istnieje, panie profesorze, że jest bardzo zakaźny, ale również pokazuje, że publiczna służba zdrowia nie radzi sobie na przykład z tak niejednoznacznymi przypadkami. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Myślę, że mamy 3 aspekty sprawy. Pierwszy to taki, że objawy kliniczne mogą różnie się manifestować. I ta klasyczna książkowa, 4-składnikowa postać coraz rzadziej występuje. Ja przypominam, że w początkowej fazie pandemii nie wiedział o zaburzeniach węchu i smaku. Dzisiaj jest to jedne z ważniejszych objawów, które pozwalają nam pacjentów różnicować. Myślę, że w tej kwestii pewne przepisy nie nadążają za objawami klinicznymi. To czyli jest... wirus szybciej mutuje, niż my na nim Ja myślę, że ta różnorodność odbioru, czy też odpowiedzi organizmu na wirusa powoduje, że przepisy biurokratyczne nie nadążają za tym. I tutaj zdrowy rozsądek kogoś, kto klinicznie ocenia pacjenta, bierze pod uwagę tą niespadającą temperaturę, utratę masy ciała i tak dalej, tak. No, myślę, że w takiej sytuacji lepiej takiego pacjenta jednak jest poddać testowi. Ale wchodzimy w drugi etap sprawy. Żadne testy nie są 100% pewne.
mają swoją specyficzność i swoją czułość. To zależy również od momentu infekcji. Mówimy o tym, że wiadomo już o tym, że od momentu zakażenia do dodatności testu tego najbardziej poważanego, molekularnego, może minąć 3 dni. Więc być może ten pierwszy test, dlatego między innymi był niejednoznaczny, że jeszcze tego miana wirusa nie było wysokiego, stąd niejednoznaczny wynik. Troszeczkę później wykonany, wynik wyszedł dodatni. Czy służba zdrowia sobie daje radę, czy nie? No nie mi temu mówić, bo jako lekarz chcę zajmować się pacjentami i dawać im pomoc, a nie wydawać opinię, czy to jest zorganizowane dobrze, czy lepiej. Z tego, co się słyszy, z tego, co się czyta, jest wiele słabych punktów, które wydają się być nowymi zaleceniami poprawiane. Dzisiaj lekarz pierwszej pomocy nie musi patrzeć na 4 objawy. Może wydać takie skierowanie, nie musi przez zakaźników to wszystko przechodzić, czyli to idzie ku lepszemu. Panie profesorze, 2 tygodnie temu dokładnie w tym studio pana koleżanka, pani doktor Szarowska powiedziała następującą kwestię. Bardzo prosimy. Od dnia 13 marca zostaliśmy przemianowani na szpital jednoimienny. Nastąpiła wielka ewakuacja wszystkich pacjentów, których mieliśmy u nas w szpitalu. Musieliśmy wszystkich pacjentów wypisać do innych ośrodków i następnie czekać na pacjentów covidowych. Co się dzieje z naszymi pacjentami specjalistycznymi, nad którymi my powinniśmy sprawować jako opiekę, jako centralny szpital kliniczny? Niestety nie wiem. To dotyczy pańskiego szpitala i pańskich pacjentów. Co się z nimi stało? Zginęli. Zniknęli w niebycie. Tak naprawdę nie wiem, co się z nimi stało. Usiłowaliśmy przywrócić naszą częściowo działalność planową. Wykonywaliśmy mnóstwo telefonów do naszych, do naszych pacjentów. Czy to były rozpoczęte terapie? Tak, to były kolejne etapy terapii. To były pacjenci, Terminy zabiegów. Do interwencji umówieni na terminy po planowej, wcześniejszym przygotowaniu. Okazuje się, że część z tych pacjentów znalazła pomoc w innych szpitalach, ale to bardzo mała część. Część z tych pacjentów w dalszym ciągu boi się, nie wychodzi i w ogóle nie chce słyszeć o hospitalizacji. Następna część zgadza się przyjść. Co się stało? Czy oni tak bardzo przestraszyli się, jakikolwiek kontakt ze szpitalem, który wiedzą, że w tej chwili tam przede wszystkim obsługuje czy pomaga pacjentom z COVID-em? Ja myślę, że w dalszym ciągu utrzymuje się ogromny strach. Ogromna obawa. Ja chciałem podkreślić, że średnia wieku pacjenta, który czeka na kolejkę u mnie w klinice do zabiegu, przekracza 65 lat, na pewno bliżej 70. A są wśród tych pacjentów również pacjenci 80+. To są pacjenci z chorobami współtowarzyszącymi. To są pacjenci, którzy są w pierwszej mierze narażeni na... Czyli w momencie, kiedy dowiadujemy się, że zmarło kolejnych, 20-30 osób, z czego 2 osoby zmarły tylko z COVID-em, a pozostałe miały choroby współistniejące, czy mogą również to być ci pacjenci, którzy nie dostali na czas pomocy, dlatego że... I tak, i nie. Ja myślę, że strasznie trudno mi jest się pogodzić z tymi zmienianymi przez Ministerstwo Zdrowia kryteriami zmarłych z COVID-em, ze współtowarzyszącymi. Nie ukrywam, że wymuszaliśmy to na ministerstwie kolejnymi pytaniami, bombardując mailami, żeby wskazywać to właśnie, próbować to rozdzielić. Ja nie wiem, czy to jest najlepsza droga dla społeczeństwa, żeby dowiadywać się takich rzeczy, bo młodzi ludzie, miałem taką oto sytuację, wchodzę w maseczce do taksówki i słyszę hasło: a pan go widział? Ja mówię: przepraszam, ale o co chodzi? Pan tego wirusa to widział? On w ogóle tu jest gdzieś? I śmiech. Nie chcę mówić o dalszych... Rozumiem, są ludzie, którzy nie przyjmują dowiadomości. Którzy uważają, że jeśli nie mam chorób współtowarzyszących, jestem zdrowy, młody, no to mnie to nie weźmie. Jeszcze maratończyk w kondycji. To myślę nie jest do końca takie bezpieczne. Grupa naukowców z najbardziej renomowanych uniwersytetów Stanford, Oxford, Harvard napisała list otwarty, który podpisało już kilkanaście tysięcy lekarzy i ekspertów z całego świata. Cytuję, między innymi taki akapit. Konsekwencje obejmują obniżoną, czyli co się dzieje na skutek właśnie tych nowych regulacji w służbie zdrowia, że zmniejszyła się ilość szczepiania dzieci, coraz gorsze skutki chorób układu krążenia, mniej badań przesiewowych w kierunku nowotworów, pogarszające się zdrowie psychiczne, co doprowadzi do jeszcze większego wzrostu śmierci
śmiertelności w najbliższych latach. To się nazywa deklaracja z Great Barrington. Czy podpisałby się pan pod tymi słowami? Musiałbym dokładnie wszystko przeczytać, ale te główne hasła, które pan redaktor zgłosił, są jak najbardziej zauważalne. Ja obserwuję zmiany nie tylko wśród chorych, tych, którzy czekają w kolejce, których my zapraszamy, którzy na to odmawiają, tych, którzy przychodzą do zabiegu i w ostatniej chwili odwołują, bo muszą przejść przez jakąś drogę, gdzie kogoś mogą spotkać. To są również zmiany w zachowaniach personelu medycznego. No dobrze, ale czy ten sceptycyzm, ja nie mówię o tym spotkaniu w taksówce, ten sceptycyzm, który widzieliśmy w sobotę na ulicach polskich miast, w wielu miastach przeszły te demonstracje, czy oni wskazują, jak mylne były te prognozy, które mówiły, że będzie jakaś potworna śmiertelność i jak mało sensowne niektóre rozporządzenia. Czy uważa pan, że ci ludzie powinni mieć głos? Ich nie było słychać. Być może stąd jest ta nerwowość, stąd jest ta nieufność i stąd jest to podważanie w ogóle a priori wszelkich regulacji i obostrzeń. Myślę, że pewna niekonsekwencja władzy w swoich własnych zachowaniach powoduje, że wśród młodych gniewnych budzą się pytania, dlaczego oni tak mogą, a my tak nie możemy. Dlaczego my mamy pewne zakazy, a inni tych zakazów nie mają? Ich poczucie zdrowia i brak chorób współtowarzyszących pewnie daje im więcej mocy do takiej postawy. Ja nie zgadzam się z wieloma takimi postulatami, ale wydaje mi się, że władza powinna z tymi ludźmi rozmawiać. Między innymi w codziennych zaleceniach, które powinny być bardziej racjonalne i być może nie powinny mieć ten zakaz wejścia do lasów, to będziemy pamiętali przez lata. Jeden z ekspertów, profesor medycyny, wirusolog Krzysztof Simon, najczęściej zapraszany bodaj w telewizjach komercyjnych, tych sceptyków, uczestników na przykład sobotnich demonstracji, domagających się zniesienia restrykcji, uznaje za ludzi niespełna rozumu i cytuję: nie wiem co, naćpali się, jakaś cyberwojna, nie wiem co to jest. Znaczy właśnie tego rodzaju właśnie postawa pogardy, wykluczenia i niechęć do dialogu właśnie nie powoduje, nie eskaluje tej wrogości obu grup. Ja myślę, że profesjonalizm zawodowy pana profesora Simona nie podlega żadnej dyskusji i jest to fachowiec, którym się możemy pochwalić nie tylko w Polsce, ale wydaje mi się, że to jest błędna postawa. Z tymi ludźmi nie powinno się tak rozmawiać. Są rozsądne, obiektywne argumenty, którymi można ich przekonywać do takich, a nie innych zachowań. Wydaje mi się, że w Polsce w ogóle, jeśli chodzi o edukację zdrowotną, brakuje jednego mocnego kanału medycznego, w którym pewne programy powtarzane wielokrotnie, odnoszące się również do codziennych problemów, byłyby pewną presją i na władzę, ale i pewną informacją dla społeczeństwa, tłumaczącą, dlaczego tak, a nie inaczej władza proponuje, żeby sobie z tym poradzić. Ja jestem generalnie człowiekiem dialogu. Często jest też tak, że ludzie, którzy zetknęli się, tak jak kolega Darek tutaj z tą teleporadą, prawda, nie byli się w stanie dostać, okazuje się, że po południu ten sam lekarz, który nie był w stanie go przyjąć i rozmawiał z nim przez telefon, w prywatnej przychodni ma ścisk w poczekalni i przyjmuje pacjentów. Czy to też nie powoduje, że ludzie tracą jakby zaufanie? Ten element nieufności, ten element tego rozziewu gdzieś się potęguje. Panie dyrektorze, tak jak powiedziałem przed chwilą, ta atmosfera tego czasu również źle wpływa na pracowników ochrony zdrowia. Nie chciałbym mówić służby, bo ta służba nieszczęsna wisi nad naszymi karkami i złe konotacje przynosi ze sobą. Pracując w ochronie zdrowia, nie mając pewnych postulatów spełnionych tak, jak by można było to spełnić, nie mając poczucia pełnej akceptacji tego, co się robi, będąc ciągle zagrożonym, bo to, co się wpisało w którąś tam z tych tarczy ochronnych, że nasz błąd może się skończyć więzieniem i tak dalej, to są rzeczy, które być może są nieplanową jakąś akcją, ale to zostaje w ludziach. Te hejty, które spotykały ludzi, pracowników służby zdrowia, którzy mieli kontakt z pacjentami z COVID dodatnimi testami, poprzez swoich, no, można powiedzieć, współmieszkańców, pokazywanie palcami, uszkodzenia samochodu, to też dobrze nie wpływa na zachowania wśród pracowników służby ochrony zdrowia.
O stresie, o psychicznych skutkach rozmawialiśmy 2 tygodnie temu z profesorem Heitzmanem i mówiliśmy o tym, że ta nieufność, lęk wywołuje takie postawy. Natomiast korzystając z okazji na koniec, co pan by powiedział tym pacjentom, którzy powinni byli do pana trafić, a nie trafili? Dzisiaj korzystając z tego, że być może nas słuchają. Niech nie tracą wiary, dlatego że te nowe przepisy, zalecenia, które zostały wprowadzone niestety na początku bez przepisów wykonawczych, czyli założenia trójpoziomowej walki z COVID-19 są jak najbardziej na miejscu. Zabrakło pewnych przepisów wykonawczych. One wchodzą teraz. Na razie właściwie centralnie działamy, czyli te szpitale najwyższej specjalistyki, dawne, jednoimienne, one są w tej chwili mocno przeładowane. Trzeba to rozgęścić, trzeba po tym drugim i pierwszym poziomie tych pacjentów w lepszym stanie, mniej objawowych, bez chorób współtowarzyszących, tam umieszczać. Izolatoria, które w ogóle właściwie zanikły na Mazowszu, w innych częściach kraju też podobno wielu ich nie ma. Niestety nasze domy, mieszkania nie są przygotowane do tego, żeby to rodzinnie wszystko urządzać. I myślę, że należy mieć nadzieję, że te kolejne tygodnie będą tylko lepsze, że te liczby kolejnych zakażonych, nawet jeśli będą rosły, to procent pacjentów wymagających hospitalizacji, wymagających respiratora nie będzie tak nie spowoduje okrutnie przeciążenia. Dokładnie, albo w ogóle tego, że system staje się niewydolny. I tego również sobie życzymy. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Profesor Robert Gill z Szpitala Klinicznego MSWiA, kardiolog. A my przechodzimy teraz do drugiej części i o innej chorobie, która dotknęła także ludzi Kościoła. Jeden z najbardziej znanych hierarchów, mający wizerunek bohatera czasów Solidarności, kardynał Henryk Gulbinowicz, jak wynika z dokumentów zachowanych w Instytucie Pamięci Narodowej, prowadził potajemne rozmowy z oficerami Służby Bezpieczeństwa. Prawdopodobną przyczyną tych spotkań, najpierw księdza, potem już biskupa Gulbinowicza, trwających latami, był szantaż na tle obyczajowym. Zapytałem o to badacza, doktora Rafała Łatkę. Jeśli chodzi o pozyskiwanie duchowieństwa do współpracy, materiały kompromitujące były jednym z zasadniczych środków do pozyskania danego duchownego. Badano dokładnie jego przeszłość, sprawdzano, czy w jego życiu nie ma momentów trudnych, kompromitujących. Dotyczyło to zarówno kwestii obyczajowych, jak i finansowych. Chodzi tu o kwestię homoseksualizmu, chodzi tu o kwestię pedofilii. Tacy księża złamani przez swoje obyczajowe słabości później byli skutecznie wykorzystywani do kompromitowania czy pozyskiwania materiałów dotyczących innych księży, szczególnie tych wyżej w hierarchii. Dotyczyło to bardzo często kurialistów czy ludzi znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu biskupów, bo tacy mogli pozyskać skutecznie informacje na temat danego ordynariusza czy biskupa pomocniczego, czy wreszcie funkcjonowania kurii biskupiej, tak żeby SB roztoczyła skuteczną kontrolę nad strukturami kościoła w danym miejscu kraju. SB działało na tej zasadzie, poszukując agentury, która ma realne, jak to mówiono, dojście do osób wysoko w hierarchii kościelnej. Można dostrzec, że ksiądz, który miał na swoim koncie, czy ksiądz biskup później miał na swoim koncie tego typu słabości, był bardziej pobłażliwy przede wszystkim wobec duchownych mających analogiczne skłonności i też nie da się ukryć, że w pewien sposób ich wspierał, no bo w środowisku wiedziano, kto ma takie skłonności. Badałem przykład, jak wiadomo, księdza biskupa, czy biskupa później kardynała Gulbinowicza, i on tutaj niewątpliwie, typując swoich współpracowników, był bardzo pobłażliwy wobec rozmaitych grzechów duchowieństwa. Dotyczyło to nie tylko zresztą aktów homoseksualnych, ale również utrzymywania stosunków z kobietami, czy problemów natury finansowej, malwersacji rozmaitych. Był on nazywany nawet Henrykiem Cierpliwym z tego też powodu, że właśnie wybaczał te rozmaite grzechy duchownym, którzy mu podlegali. Sama SB bardzo wyraźnie pisze, że do 1981 roku żadnych w zasadzie problemów z Gulbinowiczem nie miała. I dotyczy to zarówno okresu, gdy był rządcą diecezji w Białymstoku, administratury apostolskiej wówczas, jak i początków pracy we Wrocławiu. I to widać, prawda, że on chce się z władzami dogadywać. Nie w żaden sposób
sposób zwalczać czy nawet wykonywać polecenia episkopatu, ale prowadzić własną politykę tak, żeby skutecznie osiągać swoje zamierzenia. On dopiero od 1981 roku popierał Solidarność, rzeczywiście wspierał ją finansowo, przechowywał słynne 80 milionów u siebie w kurii, ale z drugiej strony rozmowy z SB przerwał dopiero w 1985 roku, gdy już został kardynałem, uważając wtedy prawdopodobnie, że ranga funkcjonariuszy, którzy z nim rozmawiają, jest zbyt niska. A w studiu witam księdza profesora Dariusza Oko, teologa i filozofa. Przyniósł ksiądz dzisiaj do studia swoją książkę Lawendowa mafia z papieżem i biskupami przeciw homoherezji. Ale zanim powiem, co jest w książce, wróćmy do tego, co powiedział profesor dr Łatka. Otóż pewnie wielu zastanowi się, dlaczego nie ma tutaj głosu drugiej strony. Na wszelkie pytania związane z tą historią, z ujawnionymi dokumentami, ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz odmówił odpowiedzi. Jego sekretariat mówił o złym stanie zdrowia, zasłaniając się niemożnością udzielenia czy ustosunkowania się do tych zarzutów. Dlatego u nas też tego głosu nie będzie. Czy da się zrozumieć problem, który opisał ksiądz w książce, bez zrozumienia ponurego dziedzictwa PRL-u? To, co wielokrotnie podkreślał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Dalewski, że brak lustracji w Kościele zakonserwował również inne patologie duchowieństwa. Ponieważ mam tutaj mówić o bardzo trudnych i smutnych sprawach dla Kościoła, to na początku chciałem podkreślić, że pomimo tego, o czym musimy mówić, to jestem przekonany, że Kościół to jest najlepsze, co mamy. A ja należę do ludzi, którzy wiedzą najwięcej złych rzeczy o Kościele. To niejako przy okazji mojej obrony przed zewnętrznymi wrogami, przed gender, otrzymywałem coraz więcej informacji o złu, które też dzieje się w Kościele. I ten Kościół daje nam najlepsze środki rozwoju. Jeżeli bierzemy je poważnie, to możemy wejść na szczyty człowieczeństwa, jak święty Jan Paweł II, jak Matka Teresa z Kalkuty, czy święty Maksymilian Maria Kolbe, czy siostra Faustyna, święta, najbardziej Polska. Czy jutrzejszy Honorat Koźmiński. Właśnie. Niesamowity kapłan. Ale jeżeli lekceważymy te środki, jeżeli je depczemy i to nawet codziennie prowadzimy podwójne życie, to znajdujemy się na równi pochyłej i możemy znaleźć się na samym dnie, jak na przykład nuncjusz apostolski, arcybiskup Wesołowski, czy najpotężniejszy kardynał Stanów Zjednoczonych, McCarrick. Możemy stać się potworami. To święty Augustyn mówił, że w klasztorach spotkał najświętszych i najgorszych ludzi. Zależy, co zrobimy z tymi największymi darami bożymi. I tak jest także w tej sprawie. To podziemie homoseksualne w Kościele jest olbrzymim problemem, jest jakby rakiem, który trawi naszą matkę. I no musimy o tym mówić, bo tylko tak możemy ratować naszą matkę, Kościół. Ta matka jest najwspanialsza i jedyna, ale ma raka. No, ma inne problemy też, ale między innymi ma raka homoseksualnego. I ja bym tego problemu nie wiązał tylko z komunizmem. To jest problem ogólnoświatowy Kościoła katolickiego. Gdzie indziej, gdzie nie było komunizmu, jest jeszcze gorzej. Gdzie rozluźniono dyscyplinę kościelną, na przykład w Stanach Zjednoczonych, obiektywne badania naukowe pokazują, że tam już nawet większość biskupów należy do tego środowiska. I jeżeli, a księży już nawet do 40%, podobnie jest w środowisku nuncjuszy, w ogóle całej o dyplomacji zaraz powiem, ale proszę księdza, no jednak nie zrobienie lustracji w sytuacji, gdy bardzo często tak zwanymi kompromatami, elementami, na które werbowano czy szantażowano, były właśnie skłonności homoseksualne, powodowały, że na szczytach w hierarchii albo awansowali również ci, do których SB miała zaufanie, na których miała haki i których ewentualnie akceptowała w tym procesie wyłaniania kadr. Na przykład dostawali paszport na wyjazd do Rzymu na studia, gdzie mogli kształcić się. Później już wracali z dyplomami rzymskich, watykańskich uczelni i osiągali karierę, znaczy robili karierę w łonie Kościoła. Oczywiście. Tylko ja tak pocieszam ludzi w Polsce, że jak widzimy jakikolwiek problem w Kościele w polskim, to możemy się tak przez łzy pocieszać, że gdzie indziej jest zapewne jeszcze gorzej. W Ameryce nie mieli komunizmu,
A ta sytuacja, ten problem jest jeszcze o wiele większy. Dlaczego? Bo tam dopuścili do niesamowitego rozluźnienia. Właściwie dopuścili do tego, że seminaria zostały opanowane przez tego rodzaju ludzi. I oni się mnożyli. Ludzie normalni stamtąd uciekali. Już od lat 70., 80. mówi się w Stanach Zjednoczonych o eksodusie mężczyzn heteroseksualnych z seminariów. Bo po prostu w takim środowisku, gdzie oni dominują, no normalny mężczyzna nie ma czego szukać. Dlatego w Irlandii wyświęcono jednego kleryka, też w związku z tym, bo normalnie uciekają z takich seminariów. Natomiast w Polsce, ponieważ my mieliśmy i mamy jeszcze, można powiedzieć, zdrową substancję, zdrowy pięć drzewa, mamy większość kapłanów, którzy są normalni jeszcze. I nawet jeżeli tutaj część była szantażowana, no szacuje się około 10% ulegało, to i tak to jest na przykład o wiele mniej niż w Stanach Zjednoczonych. To jest taka mała pociecha w tej sytuacji, że u nas jeszcze jest najlepiej w świecie, można powiedzieć. Proszę księdza, z doniesień medialnych, z głośnych takich wynoszonych na światło dzienne skandalicznych sytuacji eksponuje się problem pedofilii. Zbrodnia pedofilii jest oczywiście rzeczą, której nie można umniejszać czy unieważniać. Niemniej, czy to jest najważniejszy problem polskiego Kościoła? Jeśli chodzi o stronę obyczajową. To, co można oceniać moralnie, jeżeli chodzi o winę samą sobie, grzech pedofilii, zbrodnia pedofilii jest jedną z najgorszych. To jest jedna z największych krzywd, jakie można człowiekowi uczynić. I większe to może być tylko zabójstwo chyba. Więc oczywiście samo sobie to jest najgorsze, ale też na szczęście nie jest tak powszechne jak na Zachodzie. No, między innymi dlatego, że tu mamy zdrowszą substancję, można powiedzieć, wśród kapłanów. Mamy lepsze seminaria jeszcze i też z tego powodu mimo wszystko tych zbrodni polscy duchowni, o ile wiemy, dopuścili się o wiele mniej niż na Zachodzie. No tak, ale papież Franciszek w dokumencie, znaczy w takim wypowiedzi sprzed kilku lat wspomina, że również takim potwornym nadużyciem są grzechy wykonywane wobec bezbronnych dorosłych. Właśnie. Co to określenie oznacza? Właśnie to jest zasadnicza motywacja dla mnie, dla napisania tej książki. To są zbrodnie przymusu wobec ludzi, którzy no, właściwie są pełnoletni. W systemach zamkniętych, w seminariach i tak dalej, tak? Tak, na uczelniach, w nowicjatach, w seminariach, którzy no, niby są dorośli, ale mają bardzo słabą pozycję wobec oprawcy, wobec kata. Są w niego wielorako zależni. No, na przykład jak kleryk od swojego biskupa ordynariusza, czy kleryk w nowicjacie od mistrza nowicjatu. I to jest coś potwornego, coś strasznego, że no, nie tak rzadko zdarza się, bo te przypadki do mnie trafiają, że młodych mężczyzna, który idzie do zakonu, idzie do seminarium, pełen szlachetnej intencji, chce się poświęcić służbie Bogu i ludziom, jest molestowany przez swoich przełożonych czy przez kolegów. A kiedy idzie ze skargą do przełożonego, to on jest wyrzucany, jeszcze dostaje często wilczy bilet, także nie może dostać się do żadnego innego seminarium, żadnego zakonu i jego powołanie jest zniszczone, ponieważ w tym zakonie, w tym seminarium, w tej diecezji rządzi właśnie lawendowa mafia, która nie pozwala sobie na jakikolwiek sprzeciw, niszczy ludzi. I to jest zbrodnia na młodych ludziach, czy nawet wprost ci ludzie są przymuszani do seksu, jak kardynał McCarrick to robił przez długie lata. On nawet wprost jakby no, gwałcił tych kleryków. I Kościół nie był zdolny z tego się oczyścić. W ogóle w takich przypadkach Kościół zwykle sam nie jest w stanie się oczyścić. Dlaczego? Bo jest tak skorumpowany na najwyższych poziomach. Tylko interwencja mediów z zewnątrz, tak też było w przypadku McCarricka, czy w przypadku Peca, czy w przypadku innych tego rodzaju ludzi, może uzdrowić sytuację. Dlaczego? Ponieważ no, wiele wskazuje na to, że również w Watykanie czy na poziomie nuncjuszy ci ludzie mają najwięcej do powiedzenia. No, u nas takim przykładem tragicznym jest rektor seminarium Kaliskiego, ksiądz Do niego Piotr zaraz Głoski. Wrócimy, ale teraz tak. Gdy w Polsce ujawniany jest przypadek no właśnie jakichś niegodziwych zachowań czy skandalu pedofilskiego, reakcja kurii zazwyczaj jest taka, przynajmniej ja ją tak odbieram, że jest to jednostkowy przypadek, jakiś lokalny incydent, jakaś sytuacja osobna, którą kuria traktuje jako no, własną ich sprawę danej parafii, danego dekanatu czy diecezji. Czy jednak suma, wyliczenie tych przykładów, chociażby z ostatnich 10 lat, to jest naprawdę potężna ilość, nie pokazuje czegoś poważniejszego. Posłuchajmy, co o tym pomówi osoba bardzo znacząca w polskim Kościele. Mówię to z pełną świadomością i z bólem serca, że
to, co tam się działo, to jest przykład taki klasyczny działania lawendowej mafii w Kościele. Czyli krycia... Lawendowej, czyli mafii homoseksualnej? Homoseksualnej. Homoseksualiści kryją homoseksualistów, tuszują afery i udają, że nic się nie dzieje. I żyją w innym świecie i nie jest to świat Kościoła. To mówi biskup Kościoła Rzymskokatolickiego. Jak to ksiądz komentuje? No bo tak jest, to jest święta prawda. Ja ciągle spotykam się z takimi przypadkami, ponieważ jestem znany z obrony Kościoła na tym polu, to szereg ludzi do mnie się zwraca też z Polski i zagranicy. Tak to niestety wygląda. I dlatego, no zauważmy, w ostatnich latach najgorsze skandale chociażby w Kościele polskim idą na konto lawendowej mafii, na konto duchownych, także biskupów, którzy no, kierują się nie prawdą, nie Ewangelią, tylko swoją rządzą homoseksualną. No, to był arcybiskup Pec, ale też arcybiskup Nuncjusz Wesołowski, ale też ksiądz Haramza. Czy ostatnio, no właśnie tutaj słyszeliśmy o kardynale Gulbinowiczu i tych ludziach, których on promował. To nie jest przypadek, to jest system. W Kościele jest, można powiedzieć, system Sodomy, który sięga samych szczytów Watykanu. I dlatego, jeżeli nawet jakaś sprawa się zaczyna, właśnie nigdy nie, zasadniczo nie przez Kościół, tylko nacisk mediów, nacisk ludzi z zewnątrz, którzy bronią tych bezbronnych dorosłych, sprawa idzie do Watykanu i nic się nie dzieje. I następne 100 lat się nie będzie działo, no, dokumenty giną, znikają, wyparowują z archiwów watykańskich. Dlaczego? No bo ci ludzie są chronieni, bo trochę no, skarżyć się wyżej, że ktoś w ten sposób się zachowuje w Kościele, to trochę tak jakby się skarżyć do starszych mafiozów w Palermo, że tutaj mafia coś robi w Polsce czy w Niemczech. To są takie powiązania, jest tak na to wygląda. Księże profesorze, wspomniał ksiądz profesor o doktorze Piotrze Górskim, księdzu doktorze Piotrze Górskim, który był rektorem seminarium, Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu. On nie zgodził się na wyświęcenie kleryka, o którym wiadomo było, że ma głęboko zakorzenione skłonności homoseksualne. Miał na swoim koncie tego rodzaju ekscesy. I no właśnie, i rektor został usunięty, był wyrzucany z tego seminarium, później dekret został anulowany, został przywrócony, ale w efekcie po całej serii bardzo dla niego bolesnych zdarzeń sam podał się do dymisji. Zadaliśmy pytania do Kurii Kaliskiej, do Kurii Poznańskiej. Czy ksiądz doktor Piotr Górski został odwołany przez księdza biskupa Edwarda Janiaka ze stanowiska rektora Wyższego Seminarium Duchowego w Kaliszu w następstwie niewyrażenia zgody przez księdza rektora na wyświęcenie kleryka, który posiadał właśnie te skłonności homoseksualne? I czy opór księdza Górskiego wobec wyświęcenia tego kleryka podzielany był przez resztę kadry naukowej Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu? Jeśli tak, czy również ci księża ponieśli konsekwencje swojej postawy. Dalej zapytaliśmy Kurię Poznańską i Kurię Kaliską, czy brak zgody księdza rektora na wyświęcenie wyżej wymienionego kleryka zgodny był z obowiązującymi w Kościele katolickim przepisami. I kolejne pytanie, czy obecny administrator apostolski diecezji kaliskiej zamierza cofnąć decyzję księdza biskupa Edwarda Janiaka i przywrócić księdza doktora Piotra Górskiego na stanowisko rektora Wyższego Seminarium w Kaliszu? Oto otrzymaliśmy odpowiedź. Poznań. Arcybiskup metropolita poznański nie podejmował i nie może podejmować decyzji personalnych w diecezji kaliskiej. Wizytacja apostolska w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu prowadzona była na prośbę Stolicy Apostolskiej. Jedynie kompetentne dykasterie watykańskie mogą udzielać informacji w tym zakresie. Podobnie rzecz ma się z prowadzeniem spraw kanonicznych w tejże decyzji. Podobnie brzmiącą odpowiedź dostaliśmy z Kalisza. Czyli mamy sytuację oto taką. Usuwa się rektora, który stanął, który wyraził opór wobec święceń kleryka, o którym wiadomo było, że ma na swoim koncie homoseksualne aktywności. I teraz proszę księdza, czy jego postawa była zgodna z obowiązującymi przepisami w Kościele katolickim? No, ten kleryk miał w komputerze pornografię homoseksualną, także pedofilską, podejmował już działania seksualne. Mówimy o Arkadiuszu uczniów. H. Tak. I biskup Janiak za wszelką cenę chciał go wyświęcić. Żeby go wyświęcić, wyrzucił dwóch rektorów, a księdza Górskiego prześladował w wulgarny sposób też wyzwiskami i mówił, że go zniszczy. No to jest klasyczny przykład, o czym ja mówię. To jest lawendowa mafia w działaniu. Czyli uzupełnił ksiądz moją wypowiedź, ale clue historii brzmi tak.
Dziś, po roku od tamtego zdarzenia, ksiądz Piotr Górski nie został przywrócony do pracy w seminarium duchownym. No, lawendowa mafia. Jak to należy tłumaczyć? Co to nam pokazuje? To nam pokazuje, że zepsucie sięga szczytów Kościoła. Watykan bada tę sprawę 3 lata i będzie badał następne 100 lat, jeżeli nie będzie nacisku medialnego. Czyli metropolita poznański, badając sprawę, nie zastanowi się, jaką to... No co się dzieje w tym seminarium? Jak mają się czuć normalnie klerycy, skoro wiedzą, że kleryk głęboko zdeprawowany, homoseksualny jest popychany do święceń, a rektor, który chce w tym przeszkodzić, zgodnie z przepisami Kościoła, jest wyrzucany i prześladowany. I przez rok nie zostaje przywrócony na to stanowisko. Dopuszcza się jasnego przestępstwa, wykroczenia wobec prawa kościelnego, ponieważ od 2005 roku jest wyraźny zakaz wyświęcania takich mężczyzn, ale w ogóle trzymania ich w seminarium. Taki kleryk natychmiast powinien być usunięty z seminarium. Tymczasem posunięto rektora. Tak, i to jest reguła, tak się dzieje. Jeżeli lawendowa mafia ma władzę, to tak postępuje. To księża normalni są na przegranych pozycjach. Zostaną unicestwieni przez lawendową mafię, tak jak ksiądz Górski. Gdyby media się tym nie znalazły, on by już chyba musiał być gdzieś na zachodzie, uciekać z Polski. I to jest właśnie to zagrożenie, które śmiertelne zagrożenie dla Kościoła, ponieważ Kościół nie ma mechanizmów obronnych. Nie ma jakiejś wewnętrznej policji. Mafia, ma mechanizm obronny. Jest ksiądz Oko, jest ksiądz Andrzej Kobyliński, jest ksiądz Robert Skrzypczak, jest ksiądz Marek Dziewiecki, jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Mógłbym wymieniać całą masę uczciwych, fantastycznych kapłanów, którzy o tym mówią. No. My możemy mówić, ale my nie mamy żadnego wpływu na władzę. Władza jest raczej po tamtej stronie. To jest trochę podobnie jak na Sycylii. No, żeby rozumieć, co się dzieje na Sycylii, trzeba wiedzieć, jaki wpływ tam ma mafia. Żeby rozumieć, co się dzieje w Kościele, trzeba znać pozycję lawendowej mafii, która ma zasadniczo często rządzi w Kościele, ma decydujący głos. I to widzimy na przykładzie rektora Górskiego. Pytanie, które zadaliśmy do seminarium, na które nie dostaliśmy odpowiedzi, brzmiało tak. Czy inni pracownicy, wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu również wyrazili opór wobec święceń tego kleryka? Na to pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi, natomiast znalazłem w jednym z wywiadów księdza Andrzeja Kobylińskiego, profesora UKSW, znalazłem taki tekst. W obronie biskupa Janiaka stają pracownicy kół diecezjalnych, wykładowcy seminarium duchownego, wikariusze generalni, infułaci, prałaci, kanonicy, rektorzy sanktuariów, proboszczowie, wikariusze i tak dalej. Niestety prawie wszyscy są przekonani, że biskup kaliski Edward Janiak padł ofiarą bezpodstawnej nagonki medialnej. To jest fragment wywiadu księdza profesora. No tak samo było przy arcybiskupie Pecu. Był front obrony jego, prawda, wymuszony. Podobnie było z rektorem Węcławskim, bliźniacza sytuacja. Dlaczego? Bo nawet biskup lawendowy nie może dawać na rektora jakiegoś zupełnie upadłego księdza, który będzie od razu rzucał się na kleryków i molestował ich, jak kardynał Makaryk. No i jednak rektor seminarium to powinien być człowiek na jakimś poziomie duchowym, intelektualnym. Ale taki człowiek często nie chce się zgodzić na deprawację kleryków, jak Węcławski w Poznaniu, czy Górski w Kaliszu. I wtedy on jest zniszczony, ponieważ sprzeciwia się na przykład molestowaniu kleryków przez ordynariusza albo wyświęcaniu ich. Więc jaki to środek zaradczy? No, przecież to jest logiczne. Jeżeli mamy wyraźny zakaz od 15 lat święcenia mężczyzn o skłonnościach homoseksualnych, w ogóle trzymania ich w seminarium, oni natychmiast mają opuścić seminarium. To przecież jest logiczne, że powinien być zakaz wyświęcania księży homoseksualnych, gejów, na biskupów, mianowanie ich kardynałami czy nuncjuszami. I to jest jeden z pierwszych postulatów, o które musimy walczyć, media i katolicy. Przecież najgorsze afery, największe zbrodnie w Kościele dopuszczają się członkowie tej mafii. I co można zrobić, to wprowadzić przynajmniej jasny zakaz dopuszczania ich na takie pozycje. Oni oczywiście będą to łamać, tak jak łamią zakaz uświęcania, ale będzie im trochę trudniej. Ale musimy sobie zdawać sprawę z ogromu problemu, że żeby rozumieć, co się dzieje, dlaczego na przykład nie można rektora Górskiego 3 lata już przywrócić na stanowisko, nie da się, to dlatego, że nie można zrozumieć południa Włoch i Sycylii, nie rozumiejąc, jaką tam rolę ma mafia. I podobnie nie można Kościoła zrozumieć, nie rozumiejąc, jaką rolę ma lawendowa mafia. Tylko, że tam czasami coś policja zrobi, zatrzyma, a u nas nie ma czegoś takiego. I po prostu ci ludzie biorą wszystko. Jeszcze jedno biskupstwo, jeszcze jedną nuncjaturę. I oni w ten sposób mogą zadusić Kościół. Są jak pasożyt, który w końcu zabija swojego nosiciela, bo oni sami się nie zatrzymają. Dobrze, czy teraz tak? I Kościół jest naprawdę śmiertelnie zagrożony.
jeżeli nie zmobilizujemy się, no to możemy mieć niedługo, tak jak w Irlandii, gdzie wyświęcono jednego kleryka. Irlandia, tak, katolicki kraj, jeden kleryk, no bo już normalny człowiek boi się iść do takiego seminarium. I to grozi, najgorzej jest właśnie w Irlandii, w Stanach Zjednoczonych. U nas jeszcze jest najlepiej zapewne, ale jeżeli się nie zmobilizujemy i zaczniemy się bronić przed tą mafią, no to oni mogą zniszczyć nasz Kościół, a to jest największe, najświętsze. I myślę, że niektórzy mówią, a nie mamy szans, są tacy potężni, mają taką władzę. Oczywiście, no ale Wyszyński, kardynał Wyszyński, jak widział potęgę komunistów, też mógł się od razu poddać, prawda? Jedną trzecią świata podbili. Czy na przykład katolicy, którzy widzieli, jak reformacja ogarnia Kościół, jak właściwie całe państwo odpadają, też mogli się poddać. Wydawało się, że wszyscy przejdą na stronę Lutra. A jednak nie przeszli, jednak wiele udało się ocalić. Podobnie trzeba sobie zdać sprawę, że sytuacja jest bardzo poważna, bardzo ciężka, że to środowisko myśli przede wszystkim o swoim interesie. To są ludzie, którzy ciągną do władzy i do pieniędzy, do luksusu, stąd ta nazwa lawendowa mafia. I Stany Zjednoczone doprowadziło to do tego, że kapłaństwo nazywa się gay profession, to jest zawód dla gejów. I to jest, oni się nie kryją z tym. To się bardzo pokazują. Bardzo niesprawiedliwie, bardzo boleśnie uderza w całą rzeszę cudownych, świętych kapłanów, którzy z oddaniem pracują no, normalnie na Bożym. No, stanowią jakby drugą klasę, jakby ekonomii klas samolodzie. To jest biznes klas, to są zarządzający panowie, a no, mniejszość zarządzająca, a większość normalna no, ma niewiele do powiedzenia. To, no to widzimy na przykład na ty, co się dzieje. No, ludzie z najwyższych stanowisk, czy ostatnio na przykład, no co się dzieje, kardynał Becciu w Watykanie, prawda? Jacy ludzie, no trzeba pytać, kto tych ludzi mianował na stanowiska? To mówię wiele o nuncjuszach, którzy takich ludzi promują na biskupów, na arcybiskupów, na kardynałów. Tutaj widać, Kościół jest głęboko chory, ale Kościół ma siły, żeby sobie z tym poradzić, tylko musimy mieć świadomość tej choroby. Przecież książkę Lawendowa Mafia pisze ksiądz rzymskokatolicki, który jest częścią, zdrową no właśnie, częścią tam, tego Kościoła. No i podtytuł jest z papieżami i biskupami, bo sami papieże mówią o tych homoklikach. Ja zaczynam właśnie od biskupa, kończę na cytacie z biskupa. Zresztą to jest pewna tradycja. Doktor Kościoła, święty Piotr Damianie, już w XI wieku pisał o tym problemie w Kościele. Tylko on wtedy zapewne nie był tak ostry, no, a czy zawsze jakoś istniał, bo takie środowiska męskie przyciągają ludzi o takich skłonnościach. Ich jest w nich zwykle więcej też, niż w sprzeciętnie społeczeństwie, ale dzisiaj w Kościele chyba jest szczególnie źle. Jeszcze tak źle nigdy nie było, no dla kilku powodów takiego rozluźnienia po Proszę soborze. Proszę księdza, ale o tym, jak wyjść z tego problemu, mówić będziemy w kolejnych programach, bo za tydzień kolejny odcinek, który poświęcimy sprawą Lawendowej Mafii i temu, jak temu przeciwdziałać. Na razie bardzo, bardzo księdzu dziękuję, polecam książkę. Jutro 13 października rocznica objawień fatimskich. Od jutra do 21 października w całej Polsce będziemy się modlić, by Duch Święty, nie tylko będziemy się modlić za Kościół, ale będziemy się modlić również, by Duch Święty umocnił sumienia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy właśnie 22 października we wspomnienie liturgiczne Jana Pawła II będą rozstrzygać, czy aborcja eugeniczna jest zgodna z polską ustawą zasadniczą. Prawo do życia i godność osoby nie mogą być unieważnione tylko przez fakt wykrycia wad przed urodzeniem. Upośledzone dziecko nie jest intruzem. Chore dziecko się leczy, a nie zabija. Osoby z zespołem Downa dzięki terapii funkcjonują społecznie, cieszą się życiem do późnej starości, dożywają 50 i więcej lat. Szacunek i równość wobec prawa ich też dotyczy, a stosunek do słabszych i bezbronnych określa, kto jest dobrym człowiekiem i wyznacza, czy Polska będzie po właściwej stronie historii. Mamy więc piątkę dla zwierząt i mamy dziesiątkę różańca dla dzieci nienarodzonych. Posłuchajmy.